i przy okazji pozdrowienia od profesora Sucha i profesora Tomczyka, którym zapytałem, czy nie będą mieli za złe, jeżeli o nich coś opowie. A temat... No, tak, zgodziliśmy się. Proszę Państwa, temat wziął się stąd, że profesor Such w ubiegłym roku miał swoje 80-lecie, a profesor Tomczyk w tym roku 70-lecie. I kiedy szukano osoby, która by coś o nich powiedziała, przynajmniej jubileuszu, okazało się, że jestem osobą, która się przyznaje, że sporo przeczytała ich tekstów. Profesora Sucha pewnie z 80% tego, co napisał, a profesora Tomczyka pewnie z 60%. I w związku z tym uznałem siebie za osobę, która może się odważyć na coś takiego. To jest jeden powód. Drugi, proszę Państwa, wczoraj, dzisiaj zastanawiałem się, jaki mamy obieg myśli filozoficznej, także filozofii przyrody, filozofii nauki, ile na zajęciach siebie czytamy, ile czytamy w myślach, ile tekstów obecnych tutaj przeczytałem. Na szczęście trochę przeczytałem, ale policzyłbym w większości na palcach rąk te teksty, które pamiętam wasze. I stwierdziłem, że to źle, że jak ktoś coś zrobił przy tej filozofii, to mi potem jakby niesień modą, chęcią takiego opisu ciekawszego, tak zapominamy sobie. Więc krótkie przypomnienie, proszę Państwa, o tych dwóch roztropnych fizykalistach, jak ich nazwałem. No tak, teraz nie wiem wiedzieć, jak to jest. O, profesor Such, to tak właśnie. Który swojego życiorys był przykrótko naukowej, przypominam, a który zajmował się od początku filozoficznymi problemami teorii względności, Einsteinem i kwestiami metodologicznymi bardzo znaczącymi. Jego dorobek naukowy jest spory, bo książek jest dużo, z artykułów ponad 200, niektóre tytuły przypominam, a niektóre pewnie pokażę. Jak widać, używane są zwłaszcza metodologia ogólna, czy uniwersalności praw nauki, czy podstawowe dzieło zebrane w języku angielskim profesora i drugi z naszych bohaterów, także zdjęcie udało mi się ściągnąć, Michał Tomczyk, młodszy fizyk i filozof z wykształcenia, który zajmował się także problemami metodologicznymi, jak wydawał filozofii fizyki, strukturalizm w pierwszym okresie jego działalności był dla niego nadzwyczaj ważny. Napisał także sporo książek, niektóre z nich chcę tutaj pokazać, te związane z chaosem, i tu miał odmienne zdanie, jeśli chodzi o chaos, pani profesor, co za chwilę jeszcze powiem. Łącznie z jego ostatnią książką, której opisuje buddyzm, przyznając się, że jest to dzisiaj jego światopogląd. Spróbuję scharakteryzować, oczywiście bardzo pospiesznie i wyrywkowo, dlatego dałem pod tytuł uwagi, Tomczyka. Najpierw, choć niektóre uwagi będą dotyczyły obydwu, niewątpliwie przeważa fascynacja naukami fizycznymi u jednego i drugiego. Są zafascynowani fizyką, one są ważniejsze od filozofii z wielu rozmaitych powodów. Wykazują się obaj znaczącą tradycją filozoficzną, przyrodoznawczą. Jeśli chodzi o Tomczyka, to pozwoliłem sobie napisać, że wyprzedził pewną modę strukturalistyczną, która w dzisiejszej filozofii fizyki, jak i młodszych ludzi w świecie europejskim czy w Stanach, to strukturalizm tam się pojawia, a on o tym pisał 20 lat temu przecież, 25 lat temu, więc można powiedzieć, wtedy nie było to, niespecjalnie się tak filozoficznie to przyjmowano, więc trzeba mu to oddać dzisiaj. Dalej, jeśli chodzi o Tomczyka, on był filozofem w pewnym sensie indywidualistą, ponieważ tym, co modne czy oficjalne, interesował się na ile musiał, i zaopiewał taką pozycję szczęśliwości wobec, do dzisiaj, wobec modnych rzutów i wobec oficjalnych rzutów, można powiedzieć, że coś takiego jest. U profesora Sucha było to trochę inaczej, można powiedzieć, że w pewnym okresie jego funkcjonowania pewna odna świetna, na przykład marksista, się pojawiała, chociaż tezy, które wtedy wygłaszał, dzisiaj one są w podobnym nurcie z tego fizykalizmu, dalszy bym mówił nam o pewnej odnamentyce. Wreszcie jest u Tomczyka dosyć wyraźne niezadowolenie z obrazu świata fizycznego i ze zbyt słabych instrumentów filozofii przyrody, za chwileczkę to pokażę. Ten jego niepokój związany jest z zawieszeniem między fizyką a filozofią. On pracował jako fizyk i w związku z tym, przechodząc do filozofii, chciałby, by filozofia była pomocna w rozwiązaniu tych problemów fizycznych, które do niego się pojawiły. On uważa, że zwyczajna fizyka już nie wystarcza,
że trzeba szukać albo nowego wyrazu matematycznego i te liniowe obrazy dla niego to jest pewna szansa na coś takiego, a z drugiej oswoić te paradoksy fizyczne poprzez filozofię różną. Do filozofii procesu się odwołuje, do strukturalizmu, ostatnio do buddyzmu także mocno. No i ma zwyczaj stawiania irytujących pytań. Kiedy mówiłem na Juliuszu, powiedziałem takie sokratejskie pytania. Sokratejskie tylko ze względu na to, że tak powiem, on fizyków ciągle pyta o to, jak istnieją obiekty fizyczne. Nie wystarczy urząd matematyczny, tak wychodzi. Jaki jest niematematyczny sens, i on to już rozmaitym na pewno. Sporo pisał o filozofii przyrody. Tutaj cytuję jego wypowiedź związaną z filozofią procesu, z poszukiwaniem jakby nowej ontologii. On śmiał to pisze. Przy czym, co ciekawe, w porównaniu to dzisiaj była mowa o filozofii procesu, w której szukano jakichś procesów najbardziej elementarnych. Ten przykład wskazuje na to, że raczej trzeba szukać czegoś ogólnego, całości. I całość materii staje się głównym przedmiotem badań, taki swoisty monizm, nie atomizm, innego rodzaju. To miałaby być ta filozofia procesu, dająca podstawę jakiejś nowej ontologii zapewne. Ten czy nie przyznaje się, że sformułował filozoficzną zasadę komplementarności. To ja mu tak napisałem i jest dzisiaj okazja, jak zgłoszę. Ten czy sformułował niechcący, może chcący filozoficzną zasadę komplementarności. Fizycy tak się z nią uswoili, że już inni formułują. Po przykładach fizyki już nie znajdujemy zasady komplementarności, bo po prostu mają przeciwstawne, przeciwne koncepcje, uważają, że to naturalne, normalne. Tenczyk pisze o różnych interpretacjach filozoficznych, że to jest dobrze, że to jest dopuszczalne, że powinniśmy pójść za śladem fizyków, i w związku z tym cieszyć się z rozmaitości opisu filozoficznego i mniej się upierać przy swoim. Jakby. Kto wie, czy nie warto jakiś skutek zrobić nad potrzebą komplementarności filozoficznej. Tu chciałbym to zauważyć w odniesieniu. I wreszcie, by zakończyć kwestie związane z tęczeniem przez skutki, to ja nazwałem jego filozofię filozofią drobnych kroków. Ze względu na to, że ukazało się sporo jego książek. Być może wielu z Państwa przeczytało jego pracę. I one tak, dały nam taki fizyczny i filozoficzny światoobraz, uzupełniony przez te jego poszczególne kwestie. Nawet nie mamy chyba, ja to dostrzegam, sporo się zaczytałem go, więc jest tak na jego całość. Tymi drobnymi kroczkami to zrobił. Bo jeśli chodzi o jego duże kroki, to one tak pozostały niespecjalnie dostrzeżone w świecie filozoficznym. I tu jest coś, co pani profesor, o zjawiska i procesy chaotyczne, cytat z Tenczyka, który uważa, że właśnie to pozwala przezwyciężyć te uproszczenia związane z modelami, bo mamy teraz rozwiązania matematycznie nowe, nieliniowe, które lepiej opisują rzeczywistość. A więc chaos nie jest niebezpieczeństwem. Koncepcje chaosu i rozwiązania matematyczne z tym związane, ale jest to pewna szansa. Jan Zuch bardzo pozytywnie wypowiada się o tym czyku, uważając, że dla kształtowania światopoglądu finalnego to zrobił bardzo dużo. I teraz posłuchuję, jak go przypisać. Do jakiegoś rodzaju realizmu filozoficznego z całą pewnością. Także do sposobu myślenia dialektycznego. Jeden z najlepszych polskich filozofów, który dialektykę w różnych okresach i dawniejszym, dzisiejszym pojmował poważnie, nie pozostając na przepisywaniu haseł, ale próbując ją analizować nowo. On jeden z pierwszych tekstów dotyczących synergetyki i dialektyki są zapisane w latach 70. na przykład. I próbował na nowo ją zorganizować. I co ciekawe, traktuje tą dialektykę w taki sposób, że oprócz tego, co zwykle się jej przypisuje, bardzo mocno podkreśla aspekt całościowości w eksploracji zjawisk. U Tenczyka całościowość jako efekt filozofii procesu usłucha całościowość w ramach myślenia dialektycznego. Jeden i drugi są zafascynowani fizyką. W związku z tym to jest efekt tego, co się dzieje w fizyce. Konieczność ujmowania w sposób całościowy zjawisk, tak przynajmniej mi się to wydaje. Największe osiągnięcia profesora Sucha dotyczą oczywiście metodologii
oparty o fizykę, jego holizm metodologiczny, badania dotyczące experimentum crucis, wprowadzenie koncepcji sytuacji rozstrzygającej, eksperymentalno-teoretycznej sytuacji rozstrzygającej, kiedy spraw na profesora dzisiaj, to myślę sobie, gdyby tu zastosować koncepcję sytuacji rozstrzygającej, tak jak to słów umieję, to byłoby to samo, tylko pozwalałoby jeszcze zachować nieco optymizmu, że jednak się decydujemy na pewne rozwiązania, przyjmując taką teorię Lubina. Bo u pana profesora był jakby tak smętny, że nie z tym możemy zrobić. Słuch patrzy, że przecież fizyka się rozwija, no w końcu przyjmuje pewne koncepcje. Jego koncepcja sytuacji rozstrzygającej teoretycznie opisuje faktyczne procesy dziejące się w fizyce w odniesieniu do innych koncepcji metodologicznych, które są bardziej wyidealizowane i które dobrze opisują klasyczną fizykę niewspółczesną. To, co zrobił Słuch, nie zestarzało się w odniesieniu do dzisiejszej fizyki i rozwoju. I dlatego ja sobie to bardzo cenię. Tu źle zatytułowałem, to już nie jest to istota realizmu, ale zacytowałem profesora Słucha, który w swojej pracy o prawach, o ich uniwersalności, o wielopoziomowości praw, on tu wielopoziomowość prowadzi, uważając, że świat jest taki podobny. To jest taki swoistego realizmu, chyba nie naiwnego, choć bierze się to bardziej z przekonania. I jedna drobna rzecz, ale zaskakujące. Znalazłem w książce Szkice o dialektyce Słucha próbę wyjaśnienia EPL sprzed, już trochę nad Neo. A on odniósł się do bardzo ciekawej kwestii, mianowicie zauważył, że być może mamy coś podobnego jak przy teorii względności, przy tym skrócie Lorentza i innym, gdzie mamy efekt kinematyczny, a nie dynamiczny, nie siłowy, nie elektromagnetyczny, nie grawitacyjny, więc coś, coś na siłę fizykalnego dzieje. Kinematyczny związany z obserwacją. Że w przypadku EPL, splątania kwantowego, mamy do czynienia z czymś podobnym. Kinematyczne splątanie, zapisałem sobie, bo to wymaga studiów. To jest być może pomysł na zupełnie inny opis tego zagadnienia i ten pomysł chciałbym tu dzisiaj przy tej okazji podać. Opinię Falebra profesora Kosińskiego, który mówi o wieloźródłowości poglądu Słucha, że czerpał z tego, co w światowej literaturze naszej i Krajewskiego, który ma to sytuację rozstrzygającą, porównał to do Kuna, do innych, że Słuch poszedł dalej od nich w dobrym opisie rozwoju nauki. No i na koniec, proszę Państwa, o podobieństwach i różnicach związanych z dwoma bohaterami. No, to zafascynowanie fizyką. To jest podobieństwo punktu wyjścia i rozważań. Model naukowości. Oni się nie zastanawiają, gdzie szukają tego naukowości. No jest fizyka, najbardziej rozumiana teoretycznie i już. Praktyczny weryfikator i hipotez metodologiczny. Podobne sfery zainteresowań, których tu nie mówiłem, że w ich swoich zainteresowań są olbrzymie. Determinizm, filozoficzne aplikacje teorii kwantów, zgodności, kosmologia. Są różnice. Oczywiście Słuch znacznie więcej prac poświęcił metodologii dialektyce, a Temczyk Strus realizował filozofii chaosu. Rozmaite, jednocześnie podobne zauważenie problemu całości, który wspominałem już wcześniej, prawda? Z różnych jakby inspiracji, różnych opcji filozoficznych czy nut filozoficznych doszli do tego samego, że całość opowiedzi jest ważna. No i wreszcie to zauroczenie fizyką, a jednocześnie pewna roztropność, czyli dostrzeganie problemów współczesnej fizyki, to jest cecha charakterystyczna obu bohaterów. I proszę Państwa, dziękując Państwu za uwagę, chciałbym zaprosić na dalsze debaty, choć też możemy dyskutować dalsze debaty filozofów i fizyków. Tym razem wybrałem na konferencję fizyków, filozofów, matematyków i wszystkich innych, którzy chcą przybyć, wokół postulowanych bytów fizycznych, których jest coraz więcej, od świetnej materii innej, przez te wspomniane, tu dzisiaj trochę było o tym. Zapraszam Państwa już serdecznie i dziękuję za uwagę. Dzień tygodnia. Oczywiście piątek i sobota. A nie lepiej to nie już nie. Normalnie ludzie w poniedziałek i wtorek pracują. Ten referat jest taki miły elementem naszej sekcji, bo myślę, że lepiej jeszcze za życia opowiadać, głosić takie referaty, niż jakieś wieczory wspomnień, no i czekać, aż ktoś umrze, żeby o nim coś powiedzieć. Właśnie, my się znamy między sobą, zwłaszcza to jest przykład. I im, prawda? Dobrze.
Czy ja ogólnie na temat w związku z ostatnią uwagą? Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni przez organizatorów dzisiaj na godzinę 21 do sali 5.3 na zebranie Komitetu Nauk Filozoficznych i PTF. O której godzinie? 21. Ale w jakiej sali? Wszyscy. Tak mi tu pani, nie która przestała do ucha, tak powiedziała, to bym wszystkich zaprosił. Wszystkich. Chyba, że się pomyliła. Może inne spotkania jakieś nie wyszły tak, jak chciałam. Nie wiem, w każdym razie. Tak mi pani to przekazała. Dobrze, nawet nie widziała. Mamy jeszcze parę minut. Pan doktor Czerniawski. Ja bym chciał takie może trochę marginalne pytanie zadać, bo mnie zafascynowało to hasło dialektyka, bo w referacjach było wyjaśnione, ale nie co to jest dialektyka, co profesor ma na myśli przez dialektykę, tylko na tym polega specyfika jego ujęcia dialektyki, no ale sama całościowość to jeszcze nie dialektyka. Nie, oczywiście to jest w jego książce Szkice o dialektyce i druga z dialektycznej wizji świata, to jest traktowane znacznie szerzej, zwłaszcza Szkice o dialektyce, które wyszły w niezbyt fortunnym momencie, bo na akurat zamętu rozmaitego filozoficznego i teorego. W Polsce, a to jest jedna z bardziej ciekawych książek nawiązująca do najnowszej fizyki i próbująca opisać, pochodzić dialektykę z nową fizyką. I tam znajdujemy kwestie związane z rozwojem, z przeciwnictwami, ze sprzecznościami, z tymi tradycyjnymi pojęciami i z próbą znalezienia z próbą interpretacji najnowszej filozofii fizyki, w tym problemów filozofii fizyki kwantowej. I tam znajdują się także te jego pomysły, o których tutaj mówiłem. Nie, on wychodzi od tradycyjnego rozumienia, tylko ten element całościowy jakby dodaje zdecydowanie bardziej. Ale ja nie wiem, czy my tu wszyscy jesteśmy zorientowani w tradycyjnym rozumieniu dialektyki, tak jak już się rozumiało, jak ją może tu rozumieć. W minutę nie podejmuje się. W godzinę proszę. Mam pytanie takie informacyjne dla mnie. Gdzie ja mógłbym czytać o filozoficznej zasadzie komplementarności profesora Tomczyka? Jeżeli ukaże się artykuł z dzisiejszego, jakieś materiały z dzisiejszego, to tam będzie z całą pewnością. Natomiast gdzie były, z jakich tekstów wziąłem jego cytaty dotyczące tego, to muszę zajrzeć za chwilę ten notatek i powiem w przebiegu. W każdym razie termin rozumiem jest. Tak, on nie użył tego sformułowania. To jest mój termin. Proszę. Pytanie, jakby pan zinterpretował postawę szczególnie profesora Tomczyka w kontekście tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli filozofia procesowa czy procesualizm. Co fizyk, teoretyk, filozof rozumie pod pojęciem procesowości. Jak to należy interpretować? Jak oni, jak pan profesor Tomczyk, nie wiem, czy ja to inaczej niż on, ale spróbuję oddać myśl Tomczyka. Ponieważ jego interesuje sytuacja w najnowszej fizyce, więc zastanawiał się nad tym, jak prawidłowości związane z fizyką mikroświata, z teorią kul, czy z teorią chaosu, jaki mają charakter, na ile przypominają mechanistyczną dla świata, dynamicznie, a na ile inny. I jego koncepcja procesu dotyczy oddziaływań fizycznych, które są w takim mechanistycznym rozumieniu traktowane albo jako bezprzyczynowe, albo takie, gdzie nie potrafimy na razie wskazać przyczyn. I on z tego wyciąga wniosek, że mamy do czynienia w dzisiejszej fizyce z procesami fizycznymi i je opisujemy,
i że ich główną naturą jest taki jakiś rodzaj całościowego oddziaływania, że opisują one proces, nie wskazując na przyczynę, dlatego że przyczyny trzeba by teraz, jeśli w ogóle używać tego pojęcia, traktować inaczej, że to jest procesem całościowym i że to jest prawidłowość związana z charakterystyką całości, a nie pojedynczych obiektów. Że charakterystyka pojedynczych obiektów zależy od tego, co się dzieje jakby z całości. Dla niego w tym sensie jest to proces tego rodzaju, tak ja to pójdę. Mamy jeszcze 2 minuty na dyskusję. To może nie, może ja jeszcze powiem, ja z oboma panami, które omawianymi dzisiaj, spotkałem się w kluczowych momentach swojego życia. Dzisiaj profesor Sur był recenzentem mojej pracy doktorskiej. Natomiast z Tęczykiem kiedyś spałem razem. W tym samym pokoju będzie na kulu, kiedy obraci mnie w konferencji i tam nas przez, no to oczywiście wielkie niedopatrzenie organizatorów, umieszczono mnie i Tęczyka w tym samym pokoju. No to poszliśmy spać, prawda, rano się budzę wczesnym rankiem, nie ma Tęczyka. Powiedziałem się, czyżby ten jego buddyzm go skłonił do wczesnego wstawania. Otwieram drzwi na korytarz, śpi na korytarzu. Okazało się, że tak przeraźliwie chrapałem, że on nie jest na stanie. Spać na podłodze na korytarzu. Dobrze. Ale było to dla niego traumatyczne przeżycie, bo wielokrotnie mówił o tym. Ja wiem, że mówi na podłodze. Dziękujemy. Krótkie takie do powiedzenia do tego buddyzmu. Oczywiście profesor Tęczyk zafascynował się tym buddyzmem, to nie tylko od strony takiej teoretycznej, troszkę jak pisał, ale również gdzieś była spotkania z tym, jak oni się tam nazywają, z swoim guru. Tak. Ale ostatnio, proszę Państwa, powiedział do mnie coś takiego, co mi dało do myślenia. Ostatnio tak sobie myślę, że Pan Bóg to jednak powinien być Bogiem osobowym. Czyli odchodzi od buddyzmu. To tak, no na razie medytuję. Żeby osłabić, podziękujemy.